Dominika Gwit, oszustwo aktorka padła kradzieży tożsamości. Dominika Gwit 18 stycznia po raz pierwszy została mama aktorka wraz z mężem, Wojciechem Dunaszewskim powitala na świecie swojego syna. Na Instastories gwiazda wspominała, że poród odbył się droga cięcia cesarskiego. Dlatego obecnie potrzebuje jeszcze więcej odpoczynku. Dominika Gwit na szczęście może liczyć na wsparcie ze strony całej swojej rodziny. Bliscy bardzo dbają, aby w pologu niczego jej nie brakowało. Niestety aktorka nie może w pełni skupić się na opiece nad dzieckiem. Ponieważ jej myśli zaprzątają nikczemni oszuści. To niewiarygodne, jak wykorzystali gwiazdę. W czasie, gdy Dominika Gwit potrzebuje najwięcej wytchnienia, oszuści nie spia. Gwiazda przypadkowo dowiedziała się, że jej wizerunek został wykorzystany w nielegalny sposób. Bez jej wiedzy, oszuści stworzyli reklamę sugerująca, że poleca ona tabletki na odchudzanie. W perfidny sposób wykorzystano wizerunek Dominiki, aby zwiększyć sprzedaż produktu o blizo i nieznanym pochodzeniu. Na wieść o tym niecnym procederze, celebrytka od razu zaalarmowała swoich fanów. W mediach społecznościowych przestrzegła przed kupowaniem podejrzanych tabletek i oświadczyła, że nie ma z tą firmą absolutnie nic wspólnego. Nigdy nie polecałam i nie będę polecać żadnych środków na odchudzanie. To fotomontaż. Jeśli traficie na to w sieci, nie klikajcie w nic, ogłosiła na Instagramie Dominika Gwit. Dominika Gwit nie jest jedyna gwiazda, która została w ten sposób wykorzystana przez pazernych ludzi. W przeszłości problem kradzieży wizerunku spotkał również inne postaci ze świata polskiego show biznesu. Przy okazji aktorka przestrzega, że reklamowany w nieetyczny sposób tabletki mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na organizm. W żadnym razie nie należy po nie sięgać. Nie sposób, bowiem określić, co znajduje się w ich składzie oraz jakie jest ich działanie. Nie tylko mnie to dotyczy. Jesteśmy w to wrabiani nagminnie. Proszę, ostrzeźcie bliskich. Bo już piszecie do mnie, że mama lub ciocia chce to zamawiać, bo ja to polecam. Kropka. To oszustwo. Nie wiadomo, co to jest za trucizna, napisała na Instastories Dominika Gwit. Z opublikowanej przez celebrytkę grafiki wynika, że w podobny sposób oszukano Dorotę Gawryluk i Martynę Wojciechowską. Oszuści zastosowali zręczny fotomontaż. Aby stworzyć wrażenie, że gwiazdy korzystają z oferowanych przez nich produktów.